Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj wam przedstawię jedną cudowną roślinę, którą na pewno znacie i lubicie, na pewno używacie w kuchni, a jest ona bardzo pomocna na porost włosów. No niestety z tymi włosami bywa różnie. Wiele moich koleżanek się skarży, że no to włosy wypadają czasami na wiosnę, czasami na jesień i czasami wypadają po prostu garściami i nie wiadomo jakie są przyczyny. Jasne, że przyczyny mogą być różne, ale właśnie ta roślina, o której dzisiaj porozmawiamy, niezależnie od tego, Jakie powody wypadania włosów, a nawet wyłysienia są, no to ona będzie bardzo skuteczna jako uzupełnienie kuracji, które Państwo stosujecie. Jeżeli chodzi o na przykład wypadanie włosów z powodów intoksykacji, czy to ktoś brał jakąś kurację farmakologiczną, jakieś antybiotyki lub chemioterapię, lub po prostu miał jakieś zatrucie lub do czynienia z jakimiś środkami chemicznymi i chce zregenerować włosy, które zrobiły się słabe, które zaczęły wypadać, to właśnie rozmaryn. Niesamowita roślina. My wtedy robimy napar zarówno do picia do wewnątrz, żeby tą intoksykację z organizmu wyprowadzić, jak również możemy płukać włosy takim naparem z rozmarynu. Natomiast też jeżeli ktoś Wie, że jego włosy wypadają na skutek nadmiernego stresu. Szczególnie, jeżeli to był jakiś mocny stres, jakaś bardzo taka nieprzyjemna sytuacja, też włosy mogą mocno wypadać, nawet wyłysienie może się pojawiać nieraz. Słyszę takie opowieści od swoich klientów, że po stresie, po jakimś czasie włosy zaczynają wypadać, to też jest istotne, żeby Państwo wiedzieli, że nie od razu jak. Wczoraj coś nam się przydarzyło, to już jutro włosy zaczynają wypadać. Czasami zaczynają wypadać dopiero po trzech miesiącach. I człowiek dlatego sobie nie zawsze to kojarzy, bo jest taki okres uśpienia, że włos tak naprawdę on już jest martwy, ale on jeszcze się trzyma tej cebulki włosa. I dopiero po jakimś czasie on zaczyna wypadać, a człowiek już nie kojarzy. No przecież stres miałem dawno. Tak rzeczywiście może być. I wtedy też rozmaryn jest pomocny. I bardzo dobrze, jeżeli oprócz stosowania takiego naparu. Do płukania i albo naparu do wewnątrz, to jeszcze zastosować macerat lub olejek aromaterapeutyczny. O olejku aromaterapeutycznym mówiliśmy z Wami, olejek rozmarynowy, w kontekście takiego oddychania, robienia inhalacji na stany zapalne, na problemy z mózgiem, żeby go wspomóc albo na problemy z hormonami. Natomiast olejek, Niesamowicie pobudza krążenia. Krążenie krwi i ze względu na to robienie masażu skóry głowy z olejkiem eterycznym rozmarynowym lub z maceratem niesamowicie się sprawdza. Te włosy zaczynają dość szybko nawet odrastać, i jak zobaczycie Państwo, jak będziecie stosować, to taki meszek pojawia się, że tych włosów rośnie no niesamowita ilość. Natomiast tu Państwa chcę uprzedzić przed tym, jak podam Wam przepis na macerat, że kiedy stosujemy jakiekolwiek środki polepszające krą krążenie skóry głowy oraz ukrwienie cebulki włosa, to bardzo często proces tego wypadania włosów, on jakby się nasila. To nie dlatego, że włosy zaczynają po tym wypadać. Nie, tylko te włosy, tak jak mówiłam, one już są martwe. I w tym momencie zaczyna w tym miejscu odrastać nowy włosek, bo my stymulujemy to. Na tym właśnie nam zależy, ale jak mały włosek zaczyna tam rosnąć, to on stary po prostu wypycha. I nagle ktoś mówi o jej, miało mi pomóc, a tu nagle jeszcze więcej włosów wypada. To jest okres przejściowy. No, musimy zwolnić miejsce na nowe włosy. I teraz tak, możemy robić albo gotowy olejek, jak Ktoś ma rozmarynowy, pamiętajcie, że czysty olejek nie wcieramy w głowę, tylko mieszany z tym olejem bazowym. Pamiętacie, łyżka oleju bazowego, na przykład kokosowego. A w tym przypadku, jeżeli chodzi o włosy, to najlepiej użyć na przykład olej z czarnuszki. Albo złopianu. Niesamowicie działają, bo one dodatkowo też stymulują porost włosów. I do łyżki tego oleju dodajemy dwie, trzy kropelki olejku rozmarynowego, trzymamy w jakimś pojemniczku, dajemy odrobinę na nasze ręce, rozcieramy i później dokładnie skórę głową całą przemasujemy i zostawimy na parę godzin. Można nawet zostawić na całą noc i rano głowę umyć. Natomiast jak zrobić macerat? Do maceratu oprócz Samego świeżego rozmarynu będą nam potrzebne oleje. To może być olej sezamowy. Olej z kozieratki, złopianu lub z czarnuszki. Wymieniam te cztery oleje, bo one same w sobie mają niesamowity wpływ na skórę głowy i na porost włosów. Dodatkowo dodamy rozmaryn i będziemy mieli no, wspaniały środek dla naszych włosów, żeby były piękne, zdrowe i gęste. I teraz, co musimy zrobić? Wziąć 5-6 gałązek świeżych rozmarynu, bardzo drobniutko posiekać i zalać tym, olejem wybranym. Na 5-6 gałązek to będzie nam potrzebne około 50 ml oleju. Zostawiamy to w jakimś ciemnym miejscu na co najmniej 14, a najlepiej na 20 dni. Codziennie musimy mieszać nasz olej z rozmarynem po czym przecedzamy i taki olej stosujemy na skórę głowy. Jeżeli mamy różne środki w domu i olejek i taki macerat i dodatkowo jeszcze sobie zaparzamy herbatę, którą i popijamy i spłukujemy włosy, no to bardzo fajnie, my możemy te wszystkie zabiegi robić po prostu na zmiany. A jeżeli problem u państwa występuje no bardzo skomplikowany, bardzo poważny, to sięgnijcie jeszcze po jedno wideo, gdzie też mówiłam po pierwsze o przyczynach wypadania włosów, bo na przyczyny Zawsze trzeba podziałać, bo te zewnętrzne środki, jakby one są uzupełniające. Jeżeli ktoś ma na co dzień do czynienia z jakimiś substancjami toksycznymi, to to, że my stosujemy detoks, to oczywiście dobrze, ale my z powrotem zatruwamy organizm i swój problem nie rozwiążemy. To samo, jeżeli chodzi o jakieś zaburzenia hormonalne, to też to wszystko trzeba wyrównać, chociaż rozmaryn tu też doskonale się sprawdza. Także pamiętajmy, wpływamy na Przyczynę, a dodatkowo jeszcze takie środki zewnętrzne stosujemy. A na dzisiaj bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Też bardzo dziękuję wszystkim moim wspierającym, których już jest bardzo dużo i to bardzo mnie cieszy, bardzo mi jest miło. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.